Boom! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bloody, a dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę z Theory's Takedown Payback. Skończyliśmy na misji 8, a teraz będziemy wykonywać misję 9, więc ogólnie rzecz biorąc zapowiada się naprawdę na niesamowity rejs, przygodę. Tak więc już nie tracąc czasu, rozpocznijmy. Musimy uderzyć wroga w czuły punkt, zanim rozpoczniemy szturm na miasto. Twoim zadaniem jest zniszczenie ważnego punktu dowodzenia. Ochrania go sieć naprowadzanych radarowo dział przeciwlotniczych. Musisz więc przede wszystkim zniszczyć radary. Dobra, czyli misja typu latajmy helikopterem i udajmy, że jesteśmy fajni. Tak. No to chyba nie wiem, w sumie nie mam tu jakiejś takiej szczególnej filozofii. Z tego co pamiętam w poprzedniej części, czyli konflikt na Bliskim Wschodzie, też było kilka misji, że musieliśmy coś zniszczyć i te misje były bardzo banalne, ponieważ to miasto do nas napieprzało, mimo wszystko nic tam się nie działo, a my mieliśmy tylko zniszczyć jakiś dany punkt i od razu misja została wykonana. No nie wiem, zobaczymy czy tutaj będzie tak samo. Jeśli tak, to zapowiada się na krótką misję. Zniszcz punkt dowodzenia wroga. Chyba z całą pewnością to będzie krótka misja. Widzimy, że są tu jakieś jednostki wroga, ale pewnie one na upartego nie musimy jednak niszczyć pewnie. Czy one są nieśmiertelne? Really? Ale numer. Naprawdę? Te jednostki wroga są nieśmiertelne? Nie rozumiem tego. O, manewr wymijający. No zobaczcie na to, jaki silny. Ale dobra, został zniszczony. Widać, że można w ten sposób punkty nabijać. Jakby ktoś chciał, to musieli zniszczyć tutaj naprawdę dużo punktów. Znaczy dużo po tych. Zniszczyłeś jeden z radarów. Dużo pozycji trzeba byłoby zniszczyć, jeśli ktoś faktycznie chciałby nabijać punkty w tej grze. Zniszczyłeś radar. Że co? To było troszkę dziwnie. Przecież nie zniszczyłem radaru, zniszczyłem jakąś ciężarówkę. O, widać, że w tej części jakoś takie mam lagi dziwne, szczerze mówiąc, troszkę dziwne. Jak robię jakiś taki dziwny manewr, o na przykład to, o tutaj, to mam straszliwe lagi, tak jakby nie wiadomo w sumie nawet do końca dlaczego. Niby taka dobra, taka słaba gra, a ja mnie zacina, no po prostu, no jakaś nielogiczność po prostu w świecie. Zniszczyłeś radar. A nie, czyli to też jest jakiś radar, coś w rodzaju radaru. A zaraz zniszczę czołg, jeśli mi się uda. A, chyba się zesra ten helikopter prędzej niż zniszczy ten czołg. Jest pod nim i nie może go trafić, widzicie to? Wiesz co, niech on troszkę odleci. O, fuck yeah. No dobra. Ludzie! Dobra, zniszczmy może tutaj kolejny radar. Radar. Zniszczyłeś następny radar. No ba, no jestem, jeśli chodzi o niszczenie, to chyba jestem dobry w tym, co nie? Tu jest jakiś, co to jest jakiś bunkier, czy coś? Ten deseń? Widać, że nie możemy to zniszczyć, ale chyba tak, to jest coś w rodzaju ala bunkier, który jest cholernie wytrzymały, jak widzimy. Jest jeszcze silniejszy niż nasz helikopter, który jest nieśmiertelny. Ale numer. Rzadko się zdarza coś tak silnego. Zniszczyłeś trzeci radar, teraz zniszcz punkt dowodzenia. No, nie ma sprawy, zaraz zniszczę. O kurczę. Coś we mnie chyba strzela. A to jeszcze mogę zniszczyć, cokolwiek to daje nam. Zniszczyłeś radar. Nie wiem w sumie co te małe radary nam tu dają. Ale najwidoczniej też mogliśmy zniszczyć. I tu jeszcze chyba jest jakiś radar. What the fuck, o co chodzi? Zniszczyłeś radar. No właśnie nie wiem o co chodzi z tymi radarami, ale dobra, zniszczymy je. Zniszczyłeś radar, świetnie. Podoba mi się to. Dlaczego za czołg nie dostałem punktów? Czuję się oszukany. No dobra, zniszczmy ten śmieszny punkt dowodzenia. Zobaczymy, czy damy radę. Bo on był nieśmiertelny przez chwilę. O, chyba tym razem już jest śmiertelny. Ale widać, że jest silny i będę musiał co najmniej kilka razy zawrócić tam i z powrotem. Co ciekawe... Boże, helikopter, jak ty się zachowujesz? Co ciekawe, jakoś tak nasz helikopter jeszcze nie padł. Znaczy całkiem nieźle się trzyma, mam tu na myśli. Wiecie co, chyba będę musiał komputer... O, patrzcie, pustynia. Chyba będę musiał jednak coś zrobić, restartować ten komputer, bo strasznie mnie dziwnie ścina tak i to mnie strasznie drażni też.
Zobaczymy, czy może tym razem uda mi się wylecieć poza mapę. O, widzimy już, że bariera jakaś. Dawaj, nie poddawaj się! Uda ci się! Poddał się nasz helikopter. Wiedzieli już, że to nie ma sensu. Ludzie, czemu tak się zacina? No, nie rozumiem tego. Aż o wiele mniej się przyjemnie gra. Wszyscy wiemy, że w tej grze właśnie trzeba czerpać przyjemność z rozgrywki, bo to jest gra, z której się czerpie przyjemność, tak? Super, nie mogę nawet trafić w to moją rakietą. Przez to, nie wiem. O, super, zatnij jeszcze tak z 1000 razy, to w ogóle będzie mega. No super, po prostu, Boże, chyba się zniżę, po prostu. To jest trafienie do tego celu, to będzie jakaś ma... Fuck yeah, misja udana. No i tak to się właśnie załatwia, wiecie. Trzeba być spokojnym, opanowanym i mieć doskonałą taktykę. Wtedy można ukończyć bez problemu tę misję. Dzięki twojej... No i w ten oto magiczny sposób ukończyliśmy 9. misję. Następna misja będzie to już ostatnia misja, więc szykujcie się na coś wielkiego. Na pewno twórcy zafundowali nam coś tak wspaniałego, że po prostu nie będziemy mogli się nacieszyć widokiem tej ostatniej misji, która będzie doprawdy zniewalająca, jak tak sobie myślę. Więc z całą pewnością oglądajcie mój kolejny odcinek, już ostatni, w którym wszystko się wyjaśni, w końcu poznamy tajemnicę Terrorist Takedown Payback, zakończy się wątek fabularny, czy wszyscy zginą, czy wszyscy przeżyją, czy nikt nie przeżyje. To wszystko już w następnym odcinku, więc koniecznie go oglądajcie. A póki co, do zobaczenia.